Cześć i czołem! Zapowiedziałem gdzieś w przelocie na facebookowym fanpage'u, że muszę w końcu zrobić film o różnicy przeciwpancernej PTRD. Napisał do mnie wtedy Artur: Stop, nie rób, wstrzymaj się, przyjedź do nas. Mamy taką różnicę gotową do strzelania. Pomyślałem: kurde faja, tylko gojby nie skorzystał. Pojechaliśmy z kumplem do strzelnicy w Janowcu nad Wisłą. To na tej samej wysokości co Kazimierz nad Wisłą, tylko po drugiej stronie. Wchodzimy na obiekt i okazuje się, że Artur się pomylił. Nie mają strzelającej różnicy PTRD. Mają strzelającą różnicę PTRS! Tak, z tej pomyłki jeszcze nie uświadczyłem. Także jedziemy z tematem. Różnice przeciwpancerne Armii Czerwonej. W latach 30. Sowieci mocno inwestowali w armię i jej rozwój. Szykując się do pochodu komunizmu na zachód, wprowadzili do służby nowe armaty przeciwpancerne kalibru 37 i 45 mm. Ich produkcja jednak szła kulawo. Poza tym armatka na kółkach nie jest jakoś przesadnie mobilna. Potrzebowali lżejszej broni, którą może obsłużyć dwóch, a w ostateczności jeden żołnierz, która wyeliminuje słabszy sprzęt przeciwnika typu ciężarówki czy samochody pancerne i pomoże utrzymać pozycję do czasu podciągnięcia armat i czołgów. Pracowali więc w latach 36-38 nad nabojem 14,5x114 na mm, długo jednak nie mogli stworzyć broni, która pozwoliłaby w sposób powtarzalny i bez usterek wykorzystać potencjał tego naboju do prania nim we wrogie pojazdy. Przetestowali ponad tuzin konstrukcji, sprawdzali też inne kalibry, a nawet działo bezodrzutowe. Koniec końców właśnie nabój 14,5 prezentował najrozsądniejszy kompromis między siłą, masą a ceną. Pierw była różnica PTR-39, która ciągle się psuła i zacinała, więc ją odrzucono. Potem Związek Radziecki został zaatakowany przez trzecią rzeszę i jej sojuszników, więc skończył się czas na zabawę z prototypami. W pierwszym odruchu Sowieci zlecili swoim inżynierom zrobienie czegokolwiek, co będzie strzelać i co można od razu wrzucić do służby na front. Inżynier Szołochow poszedł na skróty, biorąc niemieckiego Mausera Tank GWR z poprzedniej wojny, dodał do niego hamulec wylotowy, amortyzator na kolbę składany dwójno oraz dopasował projekt do kalibru 12.7, takiego samego jakiego używa na przykład Deszka. To była jednak wielka pomyłka i projekt odrzucono. W tym czasie różnice przeciwpancerne odchodziły do Lamusa jako broń nieskuteczna. Sowieci nie stawiali aż do wybuchu wojny wielkich pieniędzy na takie projekty. Gdyż w ich wyobrażeniach niemiecka Panzerwaffe miała być zbyt potężna, by dało się ją zatrzymać tak trywialnymi środkami. Sowieci zakładali, że poza małymi i przestarzałymi wozami Niemcy posiadają także własne wersje czołgów ciężkich typu KW, czy czołgów szybkich typu T34, które będzie trzeba niszczyć przy użyciu cięższych środków, ale w czerwcu 1941 roku okazało się, że większość tego, co Hitler rzucił na wschód, pociski kalibru 14,5 na dystansach od 100 do 200 metrów przebijają od przodu. So now, tiny giant. Natychmiast skierowano zlecenia na projekt rusznicy przeciwpancernej w kalibrze 14,5 do dwóch biur konstrukcyjnych. Jedno prowadził Wasili Diegtariow, a drugie Siergiej Simonow, legendy rosyjskiego rusznikarstwa. Diktariow w 22 dni dał Armii Czerwonej prostą, szybką i tanią w produkcji, a przy tym niezawodną różnicę PTRD. Była ona miksem sprawdzonych rozwiązań. Układ broni i sposób działania wzięli z niemieckiej różnicy PZB-38. Zabek zaś. Pożyczyli sobie i dopasowali z polskiego URA wzór 35 po uproszczeniu. Dodali do tego też ciekawy mechanizm półautomatyczny, który po strzale cofa i otwiera czterotaktowy zamek, gotów do ładowania kolejnego naboju. Różnica ta była naprawdę fajną bronią, ale to wciąż prosta, rurowa lanca o długości 2 metrów, której nie dało się rozłożyć do transportu. Omówię ją kiedyś dokładniej, bo ma kilka naprawdę fajnych patentów, a chłopaki ze strzelnicy w Janowcu mają szansę takową w ciągu kilku miesięcy mieć u siebie. I choć wyprodukowano ich najwięcej, między 320 a 350 tysięcy, to nie PTRD rozpala wyobraźnię, tylko wyprodukowany w ilości gdzieś między 50 000 a 70 tysięcy egzemplarzy PTRS. Karabin przeciwpancerny Simonowa był konstrukcją o wiele bardziej zaawansowaną, samopowtarzalną, wyglądającą jak powiększony czterokrotnie karabin AWS bądź późniejszy SKS. Długi na 2,20 m, ważący ponad 20 kg karabin, którego mocarny zamek ryglował się poprzez przekoszenie w pionie. Pod lufą miał tłok gazowy i tłoczysko, które przeładowywały zamek poprzez odrzut gazów prochowych. Karabin miał stały magazynek pudełkowy na 5 naboi. Ładowało się je z łódki i naprawdę przypomina dużo za duży karabin SKS. W przeciwieństwie do znacznie prostszego PTRD. Jego lufa łączyła się na kliny z komorą zamkową, więc dało się go rozłożyć do transportu na dwie części, co było wielkim ułatwieniem dla logistyków. Miał też typowe dla epoki drewniane chwyty i kolby oraz chwyt transportowy. Na kolbie mocowano skórzaną poduszkę, która miała amortyzować odrzut klepiący w ramie strzelca. Produkcja miała ruszyć od razu w 1941, ale trzeba było ewakuować zakłady z Tuły do Saratowa, więc na większą skalę nowa różnica zaczęła się pojawiać dopiero od 1942 roku. I aż do 1944, gdy Niemcy wprowadzili nowe czołgi, którym rusznice nie mogły zrobić większej krzywdy. Oraz zanim Ruscy nie odkryli zdobycznych pancerfaustów. PTRD i PTRS świetnie poprawiały nędzne możliwości zwalczania czołgów wroga przez piechotę, bez konieczności zbliżania się do nich na mniej niż 5 metrów. Karabin oczywiście miał swoje wady, wynikające przede wszystkim nie z projektu, tylko pośpiesznej produkcji i niskiej jakości zarówno materiałów, jak i robocizny. Ponadto wymagał czyszczenia i dbałości, o którą trudno w okopach. Miał on jednak tę przewagę nad różnicami jednostrzałowymi radzieckimi oraz wroga, że można było w taką trójkę wpakować pięć śmiercionośnych pocisków, jeden po drugim, natychmiastowo korygując efekty ostrzału. Zanim załoga we wnętrzu czołgu zdążyła zareagować na to, że umiera. W toku walk szybko też zauważono, że tak mocarne naboje świetnie sobie radzą nie tylko z Niemcami schowanymi za pancerzem, radzą sobie z Niemcami w ogóle. Zaczęto więc używać różnic jak współczesnych karabinów AMR typu Barrett do niszczenia gniazd karabinów maszynowych, rozbijania bunkrów czy masakrowania ważnej infrastruktury przeciwnika. W ludowej wersji historii wojny czyźnianej można spotkać twierdzenie, że legendarny snajper Wasyli Zajcew podczas walk w Stalingradzie eksperymentował z użyciem różnic jako karabinów wyborowych przeciw umocnionym pozycjom niemieckim. Ja osobiście niezbyt w to wierzę, ponieważ te różnice przeciwpancerne, delikatnie mówiąc, nie były aż tak celne. Na pewno zaś inny bohater Stalingradu, Jakow Pawłow, strzelał w niemieckie pojazdy z PTRS-a z dachów budynków, bez problemu przebijając z kilkunastu metrów cienkie górne blachy wieży i przedziałów silnikowych. Po II wojnie światowej różnice PTRS, jak i PTRD, zniknęły z arsenału Armii Czerwonej. Jako broń przestarzała. Rozlały się po świecie. A że sowiecki nabój 14,5 dalej jest produkowany do WKM-ów w Rosji i Chinach, to i różnice dalej są używane. Libia, Syria, Afganistan czy Ukraina, gdzie w początkowej fazie obie strony konfliktu używały tego typu zabytków z zamontowaną współczesną optyką. Te przykłady pokazują, że ta broń wciąż może być używana w roli swojego rodzaju bareta dla ubogich. No ale nie oglądacie tego filmu dla mojego gadania, tylko chcecie zobaczyć strzelanie. Korzystając z faktu, że udostępniono nam różnice i naboje, postanowiliśmy połączyć te dwie rzeczy i przekonać się, jak potężne jest to narzędzie. Tak się składa, że Seba miał w bagażniku niemiecki garnek na ziarno dla kur, który został idealnym kandydatem do unaocznienia niszczycielskiej siły amunicji w kalibrze 14,5. Pierwszy strzał z spaprałem, gdyż bałem się potężnego odrzutu. Ale wiecie, co mówił Uncle Ben. With great power comes great Okazało się jednak, że broń kopie najwyżej porównywalnie do karabinu Mausera jest naprawdę przyjemna w obsłudze. Drugi strzał był więc dla hełmu o wiele mniej szczęśliwy. No. Ale kropkę nad i postawił kolega, który zasadził pigułę centralnie w czoło hełmu. O, dobra. Zaraz, 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 Jak widzicie, z by... garnka niewiele zostało. Ledwo przypomina to, czym był zanim trafił na strzelnicę w Janowcu. Te trzy dziury i wgnioty na bokach nie są jednak efektem w całości działania różnicy, bo po tym jak zużyliśmy wszystkie, niestety tylko trzy naboje do PTRS-a, to trochę nas poniosło i jeszcze sobie postrzelaliśmy z innej broni. Pociski w kalibrze 14,5, lecące z prędkością ponad 1000 metrów na sekundę, bez problemu na 100 metrach masakrują 40 mm stal w pancerzach czołgów. Cienutka blacha hełmu i inne tego typu osłony nie mają szans. I to naprawdę fajne doświadczenie, móc strzelić z takiej kieszonkowej armaty. Znacznie gorzej na pewno z tym biegać pod ostrzałem wroga. Dziękuję strzelnicy Janowiec za zaproszenie i świetną zabawę. Na marginesie wy też możecie sobie strzelić z tego potwora. Napiszcie do chłopaków, to wam wszystko wyjaśnią. Link zostawię w opisie. I też dodam, że. Mm, jest dla mnie pewnym przyjemnym zaskoczeniem fakt, że mimo tego, co niektórzy mówią, jeśli chodzi o dostęp do broni, mamy w Polsce na tyle fajną i dobrą obecnie sytuację, że mogłem sobie pojechać na strzelnicę i postrzelać z różnicy przeciwpancernej. A żeby było śmieszniej, to nie jest wcale najpotężniejsza broń, jaka jest na tym obiekcie dostępna. Także jeszcze będę tam wracał, bo jak powiedziałem, pokazałem Wam PTRS-a, który jest legendarną bronią, jest automatyczny. To bardzo działa na wyobraźnię, bo wow! Pięć strzałów z takich potężnych klusek raz za razem. Ale jak będzie okazja, to nagramy też PTRD, bo to tak naprawdę PTRD był, było go jak pokazałem w tym filmie, wielokrotnie więcej. Mamy w uproszczeniu 50 ptrs może 70 tysięcy, do około 320-350 tysięcy PTRD. Także PTRD będzie musiało dostać osobny film, jako właśnie taki prawdziwy koń roboczy Armii Czerwonej. No, i jeszcze tutaj z pokazanego w zajawce chcę postrzelać sobie Lachty. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego i żegnam się. Cześć!